Na Malcie pokazy sztucznych ogni to tradycja. Maltańczycy lubią hałas i sami produkują go w ilościach trudnych do zniesienia dla obcych. To samo dotyczy wszelkiej maści fajerwerków. Każda okazja jest dobra, aby odpalać petardy i sztuczne ognie. A jeśli akurat mamy 8 września, czyli Dzień Zwycięstwa, jedno z najważniejszych maltańskich świąt, to bez trwających kilka dni hucznych, dosłownie, obchodów się nie obejdzie. Nawet w dobie zbrodniczej zarazy. Nie jestem wielbicielem tego typu rozrywek, zdecydowanie bardziej wolę ciszę, ale dzisiejsza ciągła kanonada skłoniła mnie w końcu, aby pójść przynajmniej przez chwilę poobserwować maltańskie szaleństwo wybuchowo-ogniowe. Dlatego późnym wieczorem, około 10:30, postanowiłem przespacerować się do Birku. Doszedłszy południowo-zachodnim brzegiem półwyspu, na którym położony jest Birgu do katedry świętego Wawrzyńca, zagłębiłem się w średniowieczne uliczki Wittorioza, idąc w kierunku Kalkary, gdzie widać było fajerwerki. Oświetlenie nielicznych lamp powoduje, że klimatyczne w dzień uliczki Birgu stają się jeszcze bardziej klimatyczne w nocy. Niestety, klimat trudno oddać, a brak właściwego oświetlenia bardzo utrudnia filmowanie. Jednak sam spacer to prawdziwa przyjemność. Tym bardziej, że temperatura spadła wreszcie do zaledwie 30 stopni. Pozorny spokój może zmylić, bo o tej porze Birgu nie śpi, tyle że życie toczy się przede wszystkim w niewielkich knajpkach skupionych wokół głównego placu Wittorioza. W normalnych czasach życie nocne toczyło się właściwie do rana, a wszelkie maści kafejki, restauracje czy knajpki zaczynały działać o 6 lub 7 wieczorem i były otwarte do 4 lub 5 rano. Dzisiaj ograniczenia pandemiczne pozwalają na funkcjonowanie maksymalnie do 2 w nocy. Tym razem mijam Piazza Talbert Vittorioza bez zatrzymywania i kontynuuję spacer w kierunku Kalkara. Docieram wreszcie do północno-wschodnich krańców półwyspu z widokiem na Kalkara i Valletta. Na środku wielkiego portu, gdzieś pomiędzy Birgu, Kalkara i Valletta, zakotwiczyła ogromna barka, z której wystrzeliwane są dzisiaj przez cały dzień sztuczne ognie. Kanonada trwa od 8 rano, więc wyobraźcie sobie, ile materiałów wybuchowych zgromadzono na barce. Przyznaję, że pokaz robi wrażenie, choć zdaję sobie też sprawę, że nagranie, szczególnie jego jakość, nie oddaje tego, jak wielkie to widowisko. Dlatego proszę o wyrozumiałość, a dla miłośników takich atrakcji kilka minut tego wielogodzinnego przedstawienia.
Mam nadzieję, że tym, którzy lubią taki rodzaj rozrywki, podobało się te kilka minut. Na mnie jednak już czas. Kieruję się więc tym razem w stronę Saint-Gléa i ruszam w drogę powrotną, zapuszczając się ponownie w puste uliczki Birgu. Przyznam, że nocne spacery pustymi uliczkami Victorioza nigdy mi się nie nudzą. Cisza, nastrój i tylko czasami można spotkać kota, który wyprowadza swojego człowieka na nocny spacer. Thank you.
końcu docieram do skraju Birgu od strony Isla i mijając setki zacumowanych tutaj jachtów, powoli zmierzam do domu.